No i witam serdecznie, z tej strony ja, Majest, a tu jest Zagrajmy w Godzi 2 Noc Kruka. Ktoś musi No i co, dzisiaj zdobędziemy naszą pro zbroję. Oczywiście użyję bugu. Yep. Zdobędziemy sa friczko, super itemsy, itemzy. I tutaj zdobędziemy naszą pro pierwszą zbroję. Pancerz. Oczywiście mówiłem, że niby kupię zwój i tak dalej, że będę uczciwie to robił tutaj, jeżeli chodzi o ten magazyn. No ale dobra, no nie oszukujmy się. Te 200 sztuk złota, czy ile za zwój, to mi się przyda bardziej w przyszłości niż ten zwój snu. Oczywiście nie mówię, no. Powinienem zrobić tak odpowiednio, no ale dobra. Pewnie jesteś... Jesteś głodny. Chciałbym się widzieć. No i oczywiście zaczynamy od rozmowy z Rupertem, który wspomnie nam o swoim mistrzu czeladniku, który może pomoże nam się dostać do Górniczej Doliny, do tego, do Boże, do Górniczej Doliny, do do Górnego Miasta, gdzie są paladyni. U niego będziemy kupować jabłka, bo po zjedzeniu iluś tam jabłek wzrasta nam oczywiście siła. A teraz wyjdziemy i wyjdziemy, żeby dostać jeszcze expa za sposób wejścia, czyli zioła. Zostaw mnie w spokoju. Trudno mi w to uwierzyć. Oni powinni mnie zaczepić, mimo to, że byłem w mieście już. Stać! Słucham. Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Kurde, no. Gdybym nie miał pancerza, to może by mnie wpuścili bez... by mnie wołał o o jakiś dowód i bym dostał 100 expa. No ale dobra, tam 100 expa, tam... Odpuścimy. Co mogę dla ciebie? Co sprzedajesz? Wow, wow. Super towary, co wiesz o paladynach? Oczywiście postaram się te główne postacie, tak jak mówiłem, będę puszczał ich dialogi. Tak jak przykładowo z Laresem rozmawiałem. I takie główniejsze postacie. A takie poboczne, czeladnicy i tak dalej. No ewentualnie jak coś będzie śmiesznego, to wtedy. Dobra, kto jest takim... No nie możemy być czeladnikiem kowala, czyli dużo siły i robimy miecze. Możemy u Konstantina albo też u Bospera, czyli skóry. Ale i tak na razie musimy zdobyć wpierw od Gritty kaskę. Tu mamy też darmową piłę i młotek. Gritta. Czego tutaj? Żebry to nie mam. Przysyła mnie Mateo. Dość tego, gdzie jest złoto? Dawaj złoto! Sprzedamy twoje graty, jolo. I 100 sztuk złota otrzymane. O, tam już Watras krzyczy. 25 expa za rego, także opłaca się czytać. Od razu polecam. Lecam, polecam. Poleca się na grilla, yeah! Sprawdzimy jeszcze tutaj, tu może jeszcze czegoś się dowiemy. W ogóle wchodzi, Bezisa chodzi po domu. Przeczytam sobie ciekawy regał twój. Twoją książkę. Oto twoje 100 sztuk złota. Super majątek. No i pomóż mi zostać. No jest to expa elegancko. Oczywiście on ma skórzany pancerz do sprzedania. Ten co nosimy. Z tego co widzę, to returnik trochę go zmienił, bo... Tak pro elo troszkę wygląda ten pancerz. Witaj. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Szukam pracy. No, oczywiście da nam pracę. Chcę zostać twoim czeladnikiem. A co mam dla ciebie zrobić? Znaczmy jak ci będzie raz... A nie, mam punktów nauki. U innego mistrza. Po pracy u mnie. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Spytaj go. Co do tych wielkich futer. Aha, musimy mu zdobyć futra. Pokaż mi. Ale dopiero jak dostanę level, to się nauczę od niego oprawiania zwierzyny. No i dobra, skoro to jest łuczarz, no to sprzedamy mu krótki łuk. Bo jeden mamy. I kupię sobie troszkę strzał może, przydadzą się. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o niego. Na razie mu podziękujemy. Tutaj pogadamy sobie z Regisem, witam. Hej! Nowy w mieście, witam cię, mój drogi przyjacielu. Co wiesz o Lordzie André? No i Lord André wyznaczył za niego, na niego... Grzywna za to, że pobił tam Valentino.
Jeżeli on tego nie widzi, to i Regis później będzie przydatny w pewnym zadanku, mini zadanku, takim pseudo, no. Dostaniemy trochę expa za to. Ale to w międzyczasie, jak będziemy to robić, wtedy wam opowiem w odpowiednim momencie. Tutaj coś o buncie się możemy dowiedzieć od Torbena. Możemy powiedzieć o pracy, ale niestety, no, jesteśmy dobrym ślusarzem, żeby tutaj pomóc mu. Ale możemy pokazać, że jesteśmy pokornymi sługami. Sporo o ślusarstwie. Nie może nas nauczyć otwierać zamki, ale oczywiście 200 sztuk złota. No chyba, że mu jakoś się pomożemy, czyli zdobędziemy na przykład książkę Lechmara, który ma tam zapisany dług, że Torben ma dług u niego. Tutaj się dowiadujemy o zaginionym czeladniku, który mu pomagał. Takie małe info. Tutaj mamy Briana, który jest czeladnikiem u Harada, ale oczywiście on po jakimś czasie opuści tutaj miasto i nie będzie miał Harad czeladnika, dlatego myślę, że ja zostanę kowalem, bo skoro siła, no to ma mięśnie, czyli będę dobrym kowalem. No i oczywiście u niego pręty można do wykuwania broni. Z Haradem możemy oczywiście pogadać, się sprzedaje broń. Oczywiście, że nie, jego brat sprzedaje na targowisku. Czy mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Czy mogę zostać u ciebie? Nie jestem nierobem. Oczywiście musimy mu przynieść dowód, czyli no orkowa broni. Bo musi wiedzieć, że mamy krzepę, żeby zabić orka. No, ale oczywiście spokojnie zdobędziemy. Ty zostać czeladnikiem u innego mistrza. Bo ziół musi no po co oddawać, bo szkoda. Przydadzą nam się te zioła, które trzeba mu oddać. Tak. Wynocha! Może nieco na... O, i tak zyskaliśmy expa za sposób Lestera, który był w kotlince, nam o tym wspomniał, bo powiedzieliśmy mu o tym, czy nie chce nabyć trochę ziół. On ma oczywiście przepisy na pełnię życia. Tutaj niestety nic nie przeczytamy. Dobra. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. To Valentino. Jednakże bez skutku. Jestem przystojniak, Valentino, przystojniak. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Trochę zapomniało się tej jego wymowy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Tak Pablo, powstało morze. Tak powstał człowiek. Co wiesz o bandyci? A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko, Watras, proszę, bądź cicho. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem Beliara. Nigdy nie kłamie. Oczywiście dajemy mu list od Kawalorna Myśliwego. Nie powiemy, że od bandytów. No i elegancko, mamy level, gdzie nauczymy się oprawiania zwierząt. Powiemy mu, że chcemy przyłączyć do wodnego kręgu i mówimy mu prawdę, czyli przybyły smoki. O tym mag Sardas, mimo że nie możemy o nim mówić, ale to jest mag wody, także chyba możemy. No i dawny skazaniec. Oczywiście on czuje, że my go nie okłamujemy. Tutaj możemy wspomnieć o kamiennych tablicach, ale zostawimy to na później. Najlepiej oddać, jak już mamy z Jerkendaru ostatnie tabliczki, już takie starsze. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Jak mogę cię przekonać? No ostatnio znikają ludzie, czyli no sprawa z Dexterem. Nie dopuszczą mnie do niego, dopuszczą. Do której mogę się przyłączyć? Jedynie trzy są to straż. Magowie ognia. No i oczywiście trzy. Mamy trzy gildie, do których możemy się przyłączyć. Co do tych znikających ludzi, gdzie szukać ich śladu? Powiem ci, co mi się udało. Nic się nie udało nam dowiedzieć. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Kim są członkowie? Gdzie są magowie wody? O tej wszystkie całe. I on opowie nam ogólnie o tej sprawie z portalem, czyli Jarkendar i tak dalej. Jakie małe informacje nam daje. I dostajemy też informację o handlarzu bronią. Oczywiście pomógł z Martinem, który jest w porcie. Mógł mi jakoś pomóc. I amulet z rudy, który jest bardzo wartościowy. To wszystko, co ten ogniu kumie? Dowiadujemy się, że jeszcze jeden mag wody uczy tego małego stworka, co nieco. I jeszcze przychodzimy do niego po
Błogosławieństwo. Gdzie jest kapłan Inosa? Oczywiście chodzi tutaj o maga ognia. No i jeszcze dostaliśmy ornament, żeby podać go temu Laresowi w porcie. Co będzie, no w przyszłości tam mu oddamy oczywiście. Ale się dużo rozgadałem. W tym odcinku jakiś bardziej jestem aktywny. No i tu jest Hakon, czyli brat Harada. I on właśnie sprzedaje na targowisku broń. Okazało się, że go okradli. Co wiesz na temat coś o poszukiwaniach? Idziecie, napadli, zajmę się tym. Dostaniemy za to też kasy trochę. Ale to później, hen. No i jak ktoś gra dwuręczną bronią, to tu ma fajny kostur sędziego, który mało siły wymaga. No i ewentualnie taki wilczy kieł, który można zdobyć za friko również. Także nie opłaca się kupować broni na razie. Ale w sumie wiecie co, skoro on ma bronię... O Jezu, ale gadają ci ludzie dużo. Sprzedamy mu nasze stare bronie. Kill off oczywiście dostaniemy, tak czy siak jeszcze, bo będzie zadanie jedno. Związane z kill offem. To sobie zostawiamy. Dziękujemy, Hakon. I tu mamy sprawę z Jorą. Zadanie z Jorą. Kto cię okradł? Mógłbym zdobyć twoje złoto. Część złota, dobra. Ile było w sakiewce? Zobaczy, co da się zrobić. Siemanko. No idziemy złapać sobie Riordiana chciałem złapać. Nie no, też przesadę. Rengaro. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Spadam stąd. I patrzcie to, mam cię! Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę. Teraz gadaj, żebyś lepiej zwrócił Jorę skradzione pieniądze natychmiast. Powinienem wydać cię w straży. Wąs stąd, nie chcę cię więcej oglądać. I nara. Oczywiście nie wydamy go, no bo ja chcę się przyłączyć pokojowo do gildii. Nie mam zamiaru zabijać Attili, bo jest silnym człowiekiem. Członiem, bo. Uciekł mi. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Chcę złota jako nagrody. Później on się przyda, bo dostaniemy za darmo miecz Alerika do zadania. A na razie niestety, no. Niestety nic. W sumie wiecie co? Sprzedamy mu może jakiś strój obywatela. I to jest śmieszne, że tu zamiast sprzedawać po jednym, to sprzedaje od razu wszystko i tak jakby sprzedał jedną rzecz, a to jest 3 sztuki. To jest co mniej zarobku mam. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Ognika sobie zostawimy, światło sprzedamy, leczenie może się przyda. Listy gończy mi są niepotrzebne, wiadomość również nie. Tytoń jabłkowy się przyda. To już się nie przyda. Młotki też się nie przydadzą. Zioło się przyda, smoła nie. Żółwaczka grabie, to też się nie przyda. Klucz sardasa tym bardziej. Srebrny pierścień. Rogowe i muszle. Wiem, że można otwierać i perła może wypaść, ale no. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie chce mi się po prostu otwierać. Roślinki żarcie zostawiamy. No i tyle. Mamy trochę hajsu, uzbieraliśmy. U tego pana oczywiście będziemy dostawać zadaninę, trochę fajna sytuacja z nim. No i tu mamy 50 sztuk złota, otworzymy. Wyrzuciłem za to, żeby nie oddać mu za dużo złota. Muszę porozmawiać z paladynami. Przyjdę po błogosławieństwo. I ile wynosi przeciętna ofiara? Spojrzał, 50 sztuk złota, wziął 25. Skąd pochodzisz? Opowiedz mi o Inosie. Na temat klasztoru. Co robisz w mieście? No i podnosimy nasze złoto. Możemy już śmiało otworzyć nasze mieszki. Mieszko, mój koleżko. Mieszko. Benz. Okej. Okay. I tu jeszcze... Aha, to jest tytuń jabłkowy, dobra. I myślę, że złożymy troszkę daniny mu. Tak. Najlepiej, tak jak mówię, po 50 sztuk złota. Na początku wpis w dzienniku. Teraz dostaliśmy manę. 150 sztuk złota, doświadczenie. 200 sztuk złota oddane. Punkty trafień. 250, kolejne punkty trafień.
już 10 punktów trafień. No i kolejne, no albo dobra. Trochę powydaję kasy na niego. Dobra. I 300 sztuk złota sobie zostawię na potem. Załatwimy sobie od razu sprawę z Kantarem. Hej, witam. Nie przyjęliśmy jego wtedy propozycji, jeżeli chodzi o papier, ale przyjmiemy teraz zadanie od niego, bo dostaniemy fajną broń za darmo. A Sara jakoś zbytnio towary jak pójdzie do kicia, do więzienia, to jej towary zostaną przekazane oczywiście Kantarowi i on będzie miał wszystko to, co ona miała, także nic nie stracimy na tym. No i co? I wkładamy jej do tego liścik i trzeba tylko powiedzieć o tym Lordowi André. Tu jest oczywiście zielarz, który sprzedaje mikstury. Możemy się dowiedzieć, gdzie zioła zbiera Konstantino do mikstur. Taka pomoc, jeżeli chcecie zostać czeladnikiem u tego całego tego. Kupimy sobie miksturki te małe. O, akurat starczyło mi hajsu. Dobrze, dobrze. Kupimy sobie tytoń jabłkowy. Potem sobie to przerobimy i będziemy mieli zysk na tym. I jeszcze tu mamy Baltrama, którego poszukiwał ten pirat Skip. Masz dla mnie, handluje z piratami. Skąd te podejrzenia? No i co wiesz o piratach? I handluje z nim boskim rumem, po którym stoi pałka. Mogę ci pomóc w interesach. Pomożemy mu. Paczkę dla Skipa, tyle chciałem wiedzieć. On też ma ciekawy dosyć amulet życia, ale to tam amulet, który taki podobny będziemy mieli od kiedy zdobędziemy podobny. Szukam pokoju, darmowe noclegi. Tak jak wspominał też cały ten Lothar bodajże, ten cały paladyn na początku miasta. Mam parę pytań o mieście, gdzie mogę coś kupić. No to oczywiście tam, gdzie byliśmy, czyli targowisko. Tutaj mamy darmowe piwko. Nie prułem się oczywiście za to, że tutaj sobie zgarniemy piwko darmowe. Hej, co słychać? Hey. Jak się mają sprawy z orkami? Może jeszcze jedno piwko? I za chwilę będziemy kończyć odcineczek. Szkoda, że taka wolna animacja. Zdaje się. Jeszcze jedno piwko. Dowiemy się dwóch ważnych informacji do zadania przyszłego. Ale wolę od razu, póki tu jestem, od razu sobie to załatwię. Podobno Rozumiem. No i tyle, jeżeli chodzi o jego sprawę. Hej, tu jest Ulf. O Jezu, tamten gada. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena, ogłasza się dostać do klasztoru z daniny czy sztuk złota, czyli owca przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Tysiąc sztuk złota. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. No ja nienawidzę, jak są ci bardowie, tak bla bla bla, ogłasza się, co następuje. Wiecie co, zmieniłem zdanie. Nie będę najemnikiem, zostanę przydupasem i będę strażnikiem miejskim. Niech ino. Jej, mamy dla mąż dla Lorda Hagena. Oko Inosa. Złączy do służby u paladynów. Co robicie w mieście? Nie powie nam tego niestety. Nie mogę spodziewać się w straży. Co do tych zaginionych? Odpuść sobie. Jestem gotów. Niestety nie możemy, ale odebierzemy nagrodę. Zaraz przydaję broń Onarowi. Nie chcę zadania brać od niego, bo to zadanie jest związane z Gildią Złodziei, a nie chcę ich wklepać za darmo. Tutaj oczywiście jest strażnik, tu możemy mu pogadać z nim. Powie nam o treningu treningu mieczem. I możemy się u niego szkolić. W kilku no w jednoręcznej i w dwuręcznej broni. No dobra, moi drodzy, wybiła taka godzina, że ta minuta, że trzeba kończyć, nie? Także ja się z wami żegnam, do następnego. Siemandero.